Witajcie, kochani. Zapraszam Was bardzo gorąco do poznania razem ze mną historii moich gości. Będzie motywująco, ciekawie i po prostu życiowo. Bohaterką dzisiejszego odcinka jest Katarzyna Szczytowska, która opowie nam o swojej nietuzinkowej pasji, jaką jest haftowanie. Cześć Kasiu, dzięki Tobie jestem na południu Polski, a dokładnie w Krakowie, w mieście, które darzę ogromnym sentymentem. I już w drodze do Ciebie widziałam kilka fantastycznych miejscówek, które na pewno odwiedzę, ale dzisiaj porozmawiam z Tobą o Twojej pasji nietuzinkowej, jaką jest haftowanie. Coś, co przyznam się szczerze, jest bardzo rzadko spotykane, dlatego tym bardziej jest mi miło, że mam taką możliwość poznania Twojego świata, dowiedzenia się o nim więcej i podzielenia się z moimi widzami takimi nowościami. Więc dziękuję bardzo, że udało nam się spotkać. Mi też jest bardzo miło, zwłaszcza, że mogę Cię gościć w pracowni, w której pracuję, w Krakowie na ulicy Stolarskiej. To jest rzeczywiście bardzo magiczne miejsce, bo samo centrum Krakowa. No i też bliskość plant, które mam też w nazwie, i to nie bez powodu się tak stało, że planty są mi bardzo bliskie, bo to jest i znaczeniowo, i też dla mnie rodzinnie bardzo ważne miejsce. Rodzinnie? Z czego to Mój dziadek był z Krakowa. Bardzo dużo czasu spędzałam też na spacerach, kiedy moja mama była chora i leżała w szpitalu niedaleko, spędzaliśmy czas na plantach. I to było zawsze takie miejsce, gdzie też na studiach bardzo dużo odpoczywałam, bardzo często spędzałam czas, łapałam mnóstwo inspiracji i te planty są w mojej głowie, a przy okazji no, to jest teren, który tak znaczeniowo dotyczy jakby zazieleniania i zmian na lepsze miejsc, które zostały zdegradowane, czy to przez fortyfikacje, czy przez właśnie starorzecza. I taki też przyświeca mi cel w mojej sztuce, w moim tworzeniu. Bardzo, bardzo brzmi to ciekawie i fajna idea w ogóle. Ja też uwielbiam planty, uwielbiam parki i kocham naturę, więc podpisuję się też. Ja też wychowałam się w lesie, całe swoje dzieciństwo spędziłam właściwie w środku lasu, więc te planty w Krakowie dla mnie zawsze były takim oddechem i odskocznią, tak, takim powrotem do tego, co dobrze znam. Dokładnie. A teraz idąc do pierwszego pytania, żeby właśnie poznać Twoją historię i szerszy kontekst. Skąd wzięła się właśnie taka pasja? To jest trudne pytanie, bo ona po prostu do mnie przyszła pewnego pięknego dnia. Ja zawsze coś robiłam, coś tworzyłam i obracałam się w tych kręgach artystycznych. Zresztą mam też takie rodzinne powiązania, które w tą sztukę zawsze mnie gdzieś tam ciągnęły. Moja mama też pięknie rysuje, haftuje i tworzy różne rzeczy. Od dziecka się ze mną bawiła. Tak, tak. No, mój dziadek był. Mlekiem matki. Mój dziadek był stolarzem i też świetnym rzeźbiarzem, tworzył piękne rzeczy z drewna. Mój tata super rysował i pięknie pisał, więc jakby no, gdzieś ta sztuka tak naturalnie rzeczy była dla mnie obok. I właściwie haft przyszedł do mnie z takiej silnej potrzeby, żeby zacząć coś nowego, żeby odpocząć przede wszystkim po pracy, żeby to było coś, co da mi ogromnie dużo satysfakcji, a mi bardzo dużo satysfakcji daje sztuka, właściwie techniki, przy których muszę dużo pracować. Haft jest bardzo wymagający, uczy cierpliwości, odkrywa przed nami zupełnie nowe elementy związane ze strukturą, z dotykiem, obudzi nowe zmysły i też jest takim nawiązaniem do sztuk graficznych, które no, zawsze bardzo mnie interesowały. No właśnie. I mam takie pytanie związane właśnie z haftowaniem. Ile trwa taki proces tworzenia jednego haftu i co musi mieć, jakie cechy musi mieć osoba, która chciałaby, żeby właśnie to sprawiało satysfakcję? Ile trwa, to jest odpowiedź dość prosta, bo trwa mniej więcej od minimum 3 tygodni do nawet 5 miesięcy. To bardzo długi proces. Bardzo długi, tak, tak. Ten haft, który tutaj jest, on trwał, ja go właśnie wykonywałam przez 5 miesięcy. Wszystko zależy oczywiście od jego
drobiazgowości, wielkości, też techniki, którą sobie wybierzemy do tego haftowania, możemy haftować różnymi ściegami. Tak? No przede wszystkim jest wielość ściegów, tak, które, które możemy wykorzystywać. Ja głównie posługuję się jednak haftem płaskim, ale czasami wtrącam jakieś wariacje, które jakby ubogacają ten haft. No i one czasem skracają, a czasem wydłużają proces jego tworzenia. A haft płaski, co to znaczy? Haft płaski, znaczy właściwie najbardziej znamy jakby w naszej kulturze haft krzyżykowy, bo to jest haft, który chyba jest najbardziej dominujący. Ja się nigdy zbyt dobrze w tej technice nie czułam. Moja mama ją wykonuje i to jest jakby technika dobrze mi znana. I to chyba były pierwsze kroki, które wykonywałam w ogóle w hafcie. Tak miałam kilka lat, to haftowałam rzeczywiście krzyżykami, ale ona nigdy do końca nie była zgodna z moją estetyką, więc haft płaski to jest to, co widzimy na większości moich prac, czyli to są albo krótkie, albo długie ściegi. To jest haft atłaskowy, też zwany haftem francuskim. I to jest haft, który był tak naprawdę jednym z najbardziej pierwotnych haftów, czyli po prostu przeciąganiem nitki i tworzeniem jakiejś powierzchni pokrytej kolorem. Natomiast rzeczywiście mało jest osób wykonujących obrazy, jakby obrazy pokazujące dane postacie bądź jakieś elementy widoków związane z haftem płaskim. Raczej tutaj mamy ten haft krzyżykowy. Tak, a co było drugie? A drugie pytanie było związane właśnie z tym, jakie cechy musi mieć osoba, żeby to haftowanie, to hobby sprawiało jej satysfakcję. Znaczy, cechy, które powinna mieć osoba, to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że to są wszystkie cechy, których ja nie mam, czyli powinna być osobą cierpliwą. Bardzo cierpliwą. Ja na pewno nie jestem cierpliwą osobą, ale to chyba nie ma takiego modelu, który by nam powiedział, jak. Czyli indywidualna. Myślę, że to jest bardzo indywidualne. Ja na co dzień jestem osobą, która lubi mieć wszystko od razu bardzo perfekcyjnie i bardzo dobrze zrobione. Haft absolutnie nie jest taką techniką, w której można realizować tego typu zachcianki i tego typu marzenia, ale on właśnie pozwala mi na to, żebym nauczyła się doceniać wiele rzeczy, wiele takich elementów, które trzeba poprawić, a na przykład to osoby perfekcjonistyczne, takie perfekcyjne, do których ja na pewno należę, jest to trudne, że na przykład trzeba coś spruć i to albo to już jest zrobione i nagle nie daje nam satysfakcji. Mi to dało bardzo dużo spokoju i daje mi nadal bardzo dużo spokoju, chociaż mam takie momenty, kiedy na przykład haftujesz coś tak długo i myślisz sobie, Boże, już niech to się skończy i ja już bym chciała zacząć nowy projekt, bo ja już ten nowy projekt w głowie mam. A masz takie coś na przykład właśnie, że haftowanie jest dla ciebie taką pewnego rodzaju odskocznią od życia codziennego, czyli na przykład od problemów bieżących, z którymi się każdy z nas zmaga. Tak. Haft co dzień. Jest, myślę, że taka była też jakby geneza jego przyjścia do mojego świata. Mimo to, że czasami możesz się denerwować, że nie wychodzi ci tak, jak właśnie chcesz. Ale ja od razu mam chęć naprawy. To jest, to nie jest chęć porzucenia, działania, tylko to jest właśnie chęć naprawy. Ja bym chciała, żeby to było perfekcyjne, piękne i nie mam takiego czegoś, że na przykład nie podoba mi się i to porzucam, więc nie, raczej tutaj to mi daje bardzo dużo satysfakcji i na pewno jest dla mnie odskocznią od mojego codziennego życia, które jakby w sensie zawodowym no kompletnie nie jest związane z samym haftem, ale też mam takie szczęście, że pracuję w zawodzie, który pozwala mi na bardzo dużą kreatywność i moi klienci też pozwalają mi na bardzo dużą kreatywność i często wykorzystują moje umiejętności artystyczne do tworzenia jakichś własnych, do spełniania własnych marzeń i też do osiągania własnych celów. To jest świetne, to jest taki element, moment życia zawodowego, który na pewno, na który długo czekałam i który osiągnęłam. Czyli generalnie łączysz pasję z pracą zawodową, ale chciałabyś na przykład, bo zajmujesz się PR-em, więc chciałabyś może, żeby haftowanie stało się kiedyś takim sposobem na zarabianie pieniędzy, czy kompletnie jakby nie bierzesz tego pod uwagę i tak jak jest, jest dobrze? Ja mam taki przywilej w życiu, że ja bardzo szybko monetyzuję wiele rzeczy. Chciałabym mieć taki. Ma to swoje plusy, ma to minusy. Haft jest na pewno taką dziedziną, która jest w części zmonetyzowana, ale nie jest taką, nie jest na pewno dla mnie źródłem zarabiania pieniędzy z wielu prostych względów. Po prostu ta sztuka zabiera bardzo wiele czasu.
tak jak mówiłaś, jakby, tak, to trzech tygodni to jest po prostu niepoliczalna wartość, którą ciężko jest sprzedać. Natomiast kiedyś tak chciałabym wiedzieć życie szczęśliwej artystki. Dokładnie, to jest moim zdaniem fantastyczne, móc sobie, nie wiem, mieszkać w Toskanii i tworzyć właśnie taki jest plan. Swoje rzeczy, nie być związana z pracą taką właśnie na etacie, tylko być po prostu wolnym. Ja też nie pracuję na etacie, więc mam taki plus, że nie pracuję na etacie, mam też kilku klientów, właściwie pracuję ze wspaniałymi ludźmi i to jest też mój przywilej, że jestem na takim etapie życia zawodowego, że ja mogłam sobie tych klientów wybrać i oni wszyscy dają mi bardzo wiele satysfakcji, a ci, którzy nie dają mi satysfakcji, po prostu się rozstajemy i to też jest piękne, że ja tego nigdy nie żałuję, to jest... To najlepiej właśnie tak podchodzić, żeby nie żałować, tylko iść do przodu i ale każde potknięcie daje mi też taką dużą naukę, czego mogę się wystrzegać w przyszłości. I tak samo jest z haftem. No, haft jest bardzo podobny, wkłada się w niego wiele pracy, a każde potknięcie, każdy ten element taki, który nie wyjdzie, jest też nauką, jak poprawić to w przyszłości, jak uniknąć tych błędów, które potem sporo czasu kosztują, żeby je naprawić. Dokładnie, ale uważam właśnie, że to też ostatnio właśnie mówiłam podczas jednego z wywiadów, że sukces fantastycznie smakuje i jest kapitalny, natomiast jeżeli ma się te potknięcia, to one nas uczą i bardziej je doceniamy, bo potem też się my kształtujemy, zmieniamy, bardziej zwracamy uwagę na pewne rzeczy, więc porażka czy właśnie mniejsze potknięcie jest bardziej dla nas wartościowe w większości niż właśnie sukces, bo to bardziej, na to bardziej potem zwracamy uwagę, co zrobiliśmy źle i chcemy się naprawić i nauczyć i być lepszymi niż wtedy przed. A wracając do haftów, który z nich jest takim twoim najukochańszym i dlaczego? Czy jest w ogóle taki? Myślę, że to nie jest jeden, na pewno to jest ich kilka. Ja też wszystkie swoje prace, oczywiście zaczynałam haftować, to były mocno przypadkowe wzory, to były takie rzeczy, które gdzieś tam wpadały mi do głowy, ale nie miały jakiegoś specjalnie logicznego ciągu. Na pewno teraz te wszystkie prace, które tworzę, są podyktowane jakąś potrzebą takiej ekspresji społecznej. Czyli już teraz masz bardziej to poukładane, tak? Tak, zdecydowanie to na pewno, no to chyba jak każdy twórca, że po prostu dojrzewam, tak. I o ile ja nie widzę jakichś specjalnych zmian w technice, którą się posługuję, bo ja tą technikę bardzo szybko opanowałam i właściwie nie miałam z nią żadnych problemów, to na pewno widzę ten proces dojrzewania w tematyce, którą poruszam. To są od mniej więcej 2 lat rzeczy zaangażowane w bieżące sytuacje, czy to społeczne, czy to społeczno-polityczne. I myślę, że taką pracą, z której chyba pierwszą pracą, w której poczułam taką ogromną, ogromną dumę, to był portret Mariam i to była praca, którą wykonałam z ogromnym wzruszeniem. Właściwie do dzisiaj, jak sobie o tym przypominam, to czuję to wzruszenie. To był portret dziewczynki, która nie została wpuszczona do Polski przez to, że była Afganką i mieszkała na granicy przez prawie 2 miesiące. Potem ta grupa została rozbita i wrzucona z powrotem do Białorusi. Ja właściwie nie wiem, co stało się z Mariam. Natomiast to była dziewczyna, która obudziła we mnie taki bardzo dużą wrażliwość, że właściwie nie różniła się od nas absolutnie niczym, oprócz chustki na głowie. Miała na rękach brytyjskiego kota i stała w tych krzakach i tak naprawdę mogła być każdą polską nastolatką, która nosi maseczkę i która ma może minimalnie ciemniejszą karnację, bo nikt z nas, żadna z tych kobiet też nie spodziewała się, że w jej kraju wybuchnie wojna. Tak jak w sumie nie spodziewaliśmy się później, że wybuchnie ona na Ukrainie i przyjmiemy niedaleko kilka milionów ludzi, przejdzie przez nasz kraj i już nie będzie nam przeszkadzać tak bardzo, jak ta garstka osób stojących wtedy na granicy. Więc to była taka pierwsza praca, która naprawdę bardzo mnie ukierunkowała. Ja zawsze też tworzyłam prace związane z kobietami. To jakby od początku mi to przyświecało. Ta sylwetka kobieca to było coś, co jest dla mnie fascynujące i w ogóle postać kobiety jest dla mnie fascynująca.
może... Czyli generalnie inspirację czerpiesz z tego, co się dzieje wokół ciebie, tak? Tak, zdecydowanie. I starasz się przenosić je właśnie na płótno, tak jak nie wiem, malasz na obrazy. Tak, tak, to jest zdecydowanie na przykład ten relaks, który często widać na moich obrazach, to jest taki moment uchwycenia też mojego codziennego życia, które rzadko może, kiedy rzadko mogę sobie pozwolić na ten relaks. Mhm. I to są na przykład właśnie obrazy takie jak leżenie z kotem na fotelu, czy właśnie taka krótka chwila zadumy na kanapie. To są też, to jest mhm. też obraz na przykład z gór, kiedy to jest akurat portret z naszych wakacji wspólnych. Okay. Ale ogólnie od tych 2 lat mniej więcej to są raczej rzeczy, które są związane z jakimś procesem społeczno-politycznym. To jest też druga praca, która powstała w tym cyklu po portrecie Mariam. To jest portret tej dziewczyny z bananami. Mhm. I to jest też coś, co jakby to było zwrócenie uwagi też na fair trade i na to, jak wyglądają, jak wygląda w ogóle zbiór bananów i jak ciężka to jest praca. I że my tak naprawdę jedząc tego banana, czy kupując go, nie zastanawiamy się, kto go zbiera i ile pracy, wysiłku i czasu zajmuje to tym osobom, które tam pracują, a na plantacjach bananów bardzo często pracują kobiety i to jest praca ponad ich siły, no ale jedyna, którą mogą zapewnić swoim dzieciom utrzymania. Mhm. Ale takich właśnie tematów, o których ty mówisz, jest wiele, bo właśnie chociażby mamy tą szybką modę i zmieniające się kolekcje. Kiedyś były może 2 kolekcje fundowane przez takie sieciówki, a generalnie w tym momencie już mamy od kilku, być może do kilkunastu. I to też są wykonywane, przecież te rzeczy nie powstają generalnie w etycznych warunkach. W etycznych dokładnie warunkach, tylko są wykorzystywane dzieci w krajach Azji. Więc czy w innych, na innym, w innej szerokości geograficznej. Natomiast niestety globalizacja spowodowała to, że właśnie ta praca etyczna nie jest już takim wyznacznikiem i mnóstwo widać tego, jak są wykorzystywane osoby w różny sposób. Tak. A z drugiej strony osoby, które do nas przybywają w procesie, który znajduje się teraz nasz kraj, czyli w takim procesie bardzo dużego kryzysu ekonomiczno-HR-owego, tak mogę to powiedzieć, bo bardzo ciężko znaleźć kogoś do pracy, do współpracy, a z drugiej strony nie wpuszczamy ludzi, którzy mogliby pracować i właściwie trudno nam powiedzieć, dlaczego tego nie robimy. Więc no, to były takie na pewno rzeczy, które ten cykl emigrancki, ja go będę na pewno kontynuowała i to będzie coś, co jest dla mnie ważne. Sama byłam emigrantką, byłam emigrantką ekonomiczną i to nie jest dla mnie żaden powód do wstydu. Uważam, że jakby dałam temu krajowi wiele i dałam też swojemu krajowi wiele i nie mam z tego powodu problemów. Uważam, że emigracja ekonomiczna do krajów, które potrzebują pracowników, jest jak najbardziej słuszna. I u nas bardzo, my sobie nie zdajemy sprawy z tego, ile osób pracuje w Polsce właśnie z emigrantów i tylko dzięki nim jeszcze ten system działa i jest sprawny. I teraz takim drugim cyklem, który też jestem bardzo dumna i chciałam jednak o nim wspomnieć, to jest coś, co rozpoczęłam, to jest trochę kontynuacja moich studiów, które na których kiedyś byłam, to jest ukrainoznawstwo i wojna na pewno otworzyła taką szufladkę w mojej głowie, ale też otworzyła ją w taki bardzo specyficzny sposób, oprócz oczywiście chęci pomocy i niesienia takich bieżących działań materialnych, to też bardzo dużo rozmawiałam z moimi znajomymi, przyjaciółmi, ale też z ludźmi, z którymi łączy się tylko przez media społecznościowe na temat codzienności życia na Ukrainie. Ja tą Ukrainę dosyć dobrze znam. Mój tata zresztą pracował przez 10 lat na Ukrainie. Ja tam często jeździłam. No i oczywiście studia też robiły swoje. I zaczęłam szukać właśnie postaci kobiecych i sztuki ukraińskiej, która byłaby dla mnie inspiracją, ale też byłaby dla mnie takim oddechem podczas tych pierwszych miesięcy wojny. Zaczęłam szukać w ogóle polskich sylwetek właśnie jakby w literaturze polskiej sylwetek ukraińskich. Okazało się, że ich w ogóle nie ma. Mhm. A czy może w literaturze to one jeszcze gdzieś tam się znajdą, ale jakby w sztuce takiej wizualnej właściwie my nic nie wiemy o tym kraju, który jest naszym krajem sąsiednim i większym od nas i który był kiedyś naszą częścią. Czyli dodatkowy research musiałaś zrobić, żeby w ogóle przejść do tego. Ja kiedyś pracowałam jako dziennikarka i to jest dla mnie jednak zawsze odkrywam w sobie tą nutkę takiego mocnego researchu przed przygotowaniem. Tak, zdecydowanie. Dobra. To jest coś, co mnie, no zawsze tak miałam po prostu, że musiałam dobrze poznać grunt, zanim w niego weszłam.
i odnalazłam jedną, w sumie jedyną, jedyny wizerunek podpisany Ukraiński Strój Ludowy. I pomyślałam sobie, co to jest za paradoks, że tak naprawdę kraj, który był, miał 600 lat historii razem wspólnej z nami, my nie znamy w ogóle strojów ludowych, określamy jako ukraiński, tak jakbyśmy mieli polski strój ludowy, niemiecki, czeski czy białoruski. I rozpoczęłam swoje własne poszukiwania i teraz właśnie jestem na etapie drobienia drugiego obrazu związanego właśnie ze strojami ludowymi Ukrainy. To jest akurat ukraiński, to jest strój połtawski, takiego jednego z najbardziej, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale takich rdzennych regionów Ukrainy. To jest, Połtawa jest w środkowej części Ukrainy i stamtąd mówi się, że stamtąd pochodzi taki rodowity język ukraiński, to jest rzeczywiście dialekt połtawski, ma najwięcej z nim wspólnego. I właśnie to ta dziewczyna, która została wykonana i to była dla mnie ogromna odskocznia właśnie w trakcie działań wojennych, bo mogłam odetchnąć, przyjść i zająć się czymś, co dawało mi taki oddech w głowie, a nie tylko przyjmowaniem kolejnych osób czy zwierząt do nas. Tak, słucham Ciebie i te tematy, które poruszasz i potem przekładasz na płótno, to są bardzo ciężkie tematy. To nie są takie, wiesz, proste, typu, nie wiem, zrobię jakiś właśnie krajobraz, przyjemne, miłe, tylko dające do myślenia, czyli w tym kierunku chcesz komunikować się ze swoimi odbiorcami. Tak, żeby pokazywać po prostu to, co jest ważne, na co należałoby zwrócić uwagę. Więc na pewno to jest dla mnie też coś, co ma taką wartość i wokół tej sztuki nie można przejść obojętnie. Moim zdaniem właśnie jak ktoś porusza tego typu rzeczy, to one dają właśnie do myślenia, do chwili takiej zadumy nad tym, w sumie do czego my też zmierzamy, bo ja sobie też często zadaję sama pytanie, w jakim kierunku idzie ten świat, co będą miały nowe pokolenia, prawda? No bo taka dynamika, jaka jest w tym momencie i też dokładnie w sumie pracujemy, żyjemy z dnia na dzień, staramy się, żeby było wszystko okej, a tak naprawdę ta niewiadoma w dzisiejszych czasach moim zdaniem jest jeszcze o 1000 razy bardziej silniejsza niż kiedykolwiek, bo i jest ten kryzys związany z Ukrainą i wojną, też jest ogromna inflacja, nie wiadomo też, co będzie w przyszłości związanego z energetyką, więc tych tematów jest naprawdę mnóstwo i takie polskie rodziny na pewno się też nad tym głowią i zastanawiają, więc te tematy też, które Ty pokazujesz, to są kolejne takie kamyczki do tego, że naprawdę tych problemów na świecie jest ogrom i warto po prostu, żeby jakkolwiek każdy z nas przyczynił się, żeby to zmniejszyć. Ja myślę, że też żyjemy w takich czasach, kiedy sztuka powinna krzyczeć, bo to jest taki ostatni moment, kiedy jeszcze może. Uważam, że okej, są na pewno i w każdej, czy właśnie w malarstwie, czy nie wiem, w graffiti choćby, więc są, ale jest ich mniejszość, dla mnie przynajmniej, jako osoby, która może nie jestem miłośnikiem sztuki takim, żebym mogła... Czasy, w których żyliśmy, były bardzo wygodne, tak? Bardzo wiele osób dobrze się czuło w tak zwanej ciepłej wodzie, bo trochę tak było, że pływaliśmy w ciepłej wodzie, ona nie była ani za zimna, ani za gorąca, mogliśmy sobie gdzieś tam ponarzekać, to najwyżej na spóźnienie pociągów i właściwie na wiele rzeczy było nas stać i na wiele rzeczy mieliśmy czas, a jakby ten ostatnie 3 lata, no to jest bardzo duży kryzys, tak, ale ciężko jest, wydaje mi się, bardzo ciężko jest wychować, pozostać wysoko, może nie, to nie jest dobrze powiedziane, to nie jest tak, że pozostać wysoko wrażliwym, bo ludzie wysoko wrażliwi są zawsze, ale dobre czasy nie rodzą buntowników, no bo nie ma się przed kim buntować, tak? Cały czas żyjemy w tej strefie komfortu, mamy więc wszystko. Może dlatego mniej jest takich artystów, którzy rzeczywiście jakby bardzo wyraźnie mówią. Ja zawsze miałam takie podejście, że ja chciałam, żeby moja sztuka, którą mam w domu, ona mówiła i to nie są tylko moje obrazy, to są obrazy, które mamy w domu, które mamy u siebie w moim domu prywatnym. To są też obrazy, które coś mówią i mają jakiś element, który wiąże się dla mnie z jakimiś wspomnieniami, z czymś, co bardzo mnie porusza. Zresztą no, my zawsze odwiedzamy
pawilony sztuki, to raczej właśnie z związanymi z artystami, którzy mają jakiś bardzo wyraźny, jasny przekaz taki no i są słowny. Odważni. I są odważni. Bo to tak, trzeba powiedzieć, tak, że to jest artysta, który nie boi się właśnie krzyczeć, tak, który tak, nie tak. boi się zwracać uwagi na tematy, które nie są do końca wygodne i akceptowane przez wszystkich, tylko często budzą kontrowersje. Ja nie mówię właśnie, żeby to też nie było źle zrozumiane. Są potrzebni artyści, którzy pokazują krajobrazy, pewnie. Portrety i inne aspekty naszego życia. Znaczy, ja mam inną potrzebę. Ale też są właśnie potrzebne osoby, które właśnie będą poprzez sztukę komunikować się ze społeczeństwem, choćby właśnie tak jak też piosenkarzy, którzy w swoich tekstach poruszają też bardzo ważne tematy i krzyczą głośno o tym, z czym się nie zgadzają, albo co należy naprawić, bo tak nie mogą po prostu żyć osoby. I choćby właśnie ten aspekt pracy nieetycznej i wykorzystywania właśnie osób z krajów nierozwiniętych, generalnie, które żyją w ubóstwie ogromnym, i płacenie im dolara za dzień pracy albo może 15 dolarów za miesiąc i kiedy właśnie pracują tam małe dzieci, które powinny nie pracować, tylko uczyć się, edukować, poznawać i bawić, zupełnie tak. Tak, poznawać zupełnie inne inny styl życia, po prostu taki normalny dla pewnej dla konkretnego po prostu wieku. Na pewno chciałabym kiedyś osiągnąć taki moment w moim życiu, kiedy ktoś mając mój obraz w domu powie na początku, Boże, jakie to jest piękne, a potem jakie to jest smutne i że ten obraz będzie go codziennie zmuszał do refleksji nad tym, że jakby no ten świat nie jest taki kolorowy jak jego salon, tak? Że okej, możemy żyć w pięknych wnętrzach, ale poza tymi pięknymi wnętrzami jest ten real life i ten real life, o ten real life musimy dbać każdego dnia, żeby on był na jakimś poziomie. Tak, na takim poziomie, żebyśmy wszyscy żyli w zgodzie ze sobą. Ja jestem idealistką i zawsze po prostu mam taką nadzieję i wierzę w to głęboko, że po prostu każdy ma dobre intencje, nikt nie jest zły, ale no później życie też weryfikuje, więc mam nadzieję, że po prostu takich osób jak ja, które patrzą w te różowe okulary, że jednak jest po prostu lepiej na tym świecie, będzie więcej i też ludzi właśnie z takimi pozytywnymi chęciami, nie takimi, żeby właśnie wykorzystywać kogoś w takim nie za dobry sposób. Więc miejmy właśnie nadzieję, że sztuka pomoże temu i świat będzie po prostu lepszy. Oby. Tak, oby trzymamy, bo w czasach, w których aktualnie jesteśmy, to jest bardzo ciekawie. Ja sama właśnie się zastanawiam codziennie, jakie newsy do nas wpadną i w jakim kierunku będziemy sobie po prostu. Jest takie chińskie przekleństwo, obyś się urodził w ciekawych czasach i myślę, że ono może gdzieś kiedyś zostało rzucone na ten początek XXI wieku. Dokładnie. A teraz tak troszeczkę, żeby było milej, to co doradziłabyś osobom, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z haftowaniem? Żeby się odważyły to zrobić. Dokładnie, żeby w ogóle się odważyły to zrobić. Tak? To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ja też wiele lat czyli słyszałam... Czyli najważniejsza odwaga według Ciebie? Tak, moim zdaniem to jest odwaga i to jest też chęć rozwijania swoich umiejętności. Ja też przez wiele, wiele lat słyszałam, że no akurat jestem jedną z nielicznych osób w tej rodzinie, która nie potrafi rysować. I mówiła mi to moja pani od plastyki i to było coś, co mnie bardzo, bardzo blokowało. I w momencie, kiedy ja się odważyłam rzeczywiście, że na początku zrobiłam jakieś wzory, oczywiście, które były kogoś, które kupiłam lub które gdzieś podpatrzyłam. Natomiast w pewnym momencie ja stwierdziłam, Boże, to jest takie proste, ja muszę zacząć rysować. I rzeczywiście to było po prostu takie pyknięcie i to jest coś, co daje mi bardzo dużo satysfakcji i też ukierunkowało mnie na kolejne etapy rozwoju, takie jak właśnie sztuki graficzne, gdzie okazało się, że ta moja kreska, która mojej pani od plastyki wydawała się bardzo toporna, jest właśnie idealna do tego, żeby realizować się czy w grafice, czy właśnie w hafcie, który ja mam, czyli takim bardzo mocno drobiazgowym, też właśnie graficznym i owianym takim no dosyć dużym obrysem, tak? To jest rzadko spotykane na pewno w hafcie też na świecie, to są tak właśnie graficzne linie. Kasiu, na koniec zawsze zadaję to pytanie swoim bohaterom. Czego mogę Ci życzyć? Szybkiego spełnienia marzeń o posiadaniu własnej pracowni.
O własnej pracowni, tak? To tym bardziej Ci tego życzę. Rozumiem, że poza pracownią będziesz jeszcze chciała być może uczyć też osoby, które... No zawsze żeby... chętnie uczę. Zawsze, nawet teraz, tak? Tak. A, czyli można się do Ciebie zapisać, jakby ktoś był chętny, czy to online bardziej? No, myślę, że to jest kwestia tego, żeby się po prostu umówić na spotkania. Nie mam jakichś takich bardzo zorganizowanych warsztatów, ale jest też mnóstwo dziewczyn, które świetnie uczą w internecie i ja też zawsze podsyłam jakieś dobre adresy. Rekomendacje. Rekomendacje, tak. To na pewno jest Kamila z Haftowej Baby, to na 100%, bo to ona tak naprawdę chyba jest największą edukatorką hafciarską w internecie. Ja oczywiście mogę poradzić, jakby służę tutaj dobrymi radami, mogę też nauczyć, natomiast na pewno nie jestem nastawiona na taką stricte edukację. Edukację, ale żeby była własna pracownia i żebyś mogła tworzyć wiele takich fantastycznych haftów, które właśnie będą krzyczeć i poruszać ważne tematy dla nas wszystkich. Tego Ci bardzo życzę. I czasu. I mam nadzieję, że do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki. Dzięki.